Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po dość naprawdę sporej przerwie, 2-3 miesiące, to jest naprawdę dość długo. Spowodowane jest to, nie będę mówił czym, chociaż można się domyślić. No właśnie. Jeszcze na dodatek YouTube mi troszeczkę skrócił czas moich nagrywek do 15 minut. Ale to chyba nawet lepiej, bo i tak nie oglądam zbytnio dłuższych filmów. Co do nietypowych, no dość często mam takie niby na YouTubie, ale ten serial będzie nietypowy, bo troszeczkę podchodzi pod taki film smutny, a zarazem troszeczkę przykro mi. No niestety. Codzienne paradoksy. Ktoś sobie pomyśli, że no coś zwykłego, a zarazem rzadko spotykanego, ale powiem wam, jak jeszcze byłem w Polsce, to dość często się zdarzało, w zasadzie w Stanach też, ale no jak spotkałem na przykład taką kobietę z malutkim dzieckiem, można powiedzieć, i nagło zdarła do niego japę coś w stylu "zamknij kurwa mordę", no to sorry, ale jednak ludzie patrzą, tak się nie robi, tak sobie pomyślałem. Jaki ten świat dziwny jest. A teraz przypomnijcie sobie wasze codzienne czynności, które powtarzaliście i powtarzacie nawet teraz. I przypomnijcie sobie to, co kiedyś myśleliście. Teraz może postrzelam trochę za was. Nieraz na pewno pragnęliście być bogatym, takim naprawdę bogatym, jednocześnie w ogóle nie pracując, mieć tak po prostu kasę i kupować sobie, co tylko wam się zamarzy. Albo może lepiej jeszcze, by wasz pies sam się po prostu wyprowadzał, a kotu nie trzeba było w ogóle wymieniać kuwety i najlepiej by nic nie jadł i był jak pluszowy miś. Lub uciec, tak po prostu uciec daleko i zapomnieć o wszystkim. No kurwa, tak się nie da, niestety, ale nie. Jeśli macie jakieś inne pomysły, wasze pomysły, to oczywiście możecie napisać w komentarzu pod spodem. Ile to razy łapaliście się za myśli coś w stylu "Boże, nie chcę tego, miało to zupełnie inaczej wyglądać", albo coś innego, coś bardziej mi znanego, chociaż to też było dosyć bardzo mi znane. Męczycie się przez jakiś czas do dziewczyny, no albo chłopaka, jeśli chodzi o nie. Staracie się o to, by ta właśnie druga połówka, osoba was zauważyła, i gdy w końcu osiągniecie ten cel i jesteście właśnie z tą już wtedy drugą połówką, no to nagle okazuje się smutna prawda, że jednak single to mają zajebiste życie. No, ale jedyne, co pozostaje po takim dłuższym albo nawet trochę krótszym związku, to pisanie po pewnym już czasie kilku wiadomości na Messengerze i to w zasadzie tyle. Tak naprawdę na każdym kroku spotykamy sytuację, które to wszystko potwierdzają. Właśnie przed chwilą zobaczył mnie sąsiad na dole, że jestem w samych majtkach i dlatego założyłem te spodemki i z jednej strony najchętniej w tej chwili bym się zabił, a z drugiej strony może lepiej nie. Wracając, właśnie sobie przypomniałem kolejną sytuację. Załóżmy, no mamy ojca, no bo mamy. I dostaję w końcu staż w wymarzonej firmie, ale nie. Na końcu i tak znajdzie się ta lepsza. A z drugiej strony moja siostra niby okej, ale znowu zbierała na tą koszulkę. Nie wiadomo po prostu ile dni, naprawdę długo mówiła o niej. No i co się okazało, założyła ją tylko raz, po czym wylądowała ta sukienka, nie wiem, bluzka w każdym razie do szafy, odwrócona całkowicie na lewą stronę, tyle ją po prostu było widać. Teraz cały czas leży w szafie. I tylko te ostatnie słowa, że ta koszulka nie jest naj. Po prostu nie wiem dlaczego, ale nigdy nie ma tak, że powiemy sobie, że to jest właśnie to, o czym marzyliśmy przez cały czas. Ludzie już po prostu z natury tacy są, że zawsze chcą więcej, lepiej, zupełnie jak ja z YouTubem. Zawsze chcę więcej materiałów i żeby były jeszcze lepsze. Niestety to się nie udaje zbytnio, bo jednak wiecie, jak ja jestem, jak większość YouTuberów w zasadzie i ludzi, którzy nagrywają, chce się, ale jednak po pewnym czasie to gaśnie i znowu się naradza. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak jest.
Przy okazji wszystkiego najlepszego JJ Joker, bo akurat masz urodziny. To jest na dobrą sprawę idealny człowiek na potwierdzenie tego, że nawet po 3 latach, mieć gorączkę 3-letnią, można jednak zapalić tą świeczuszkę, która odpali chęć do nagrywania i to naprawdę tak bardzo dobrze. Niestety znowu się wygasł i czekamy na to, aż się odrodzi, bo jednak trochę bardzo mi jego brakuje. No ale poczekamy. Kolejna grupa ludzi, miliarderzy. Z nimi ogólnie niby jest okej, bo nawet jak nie mają racji, to i tak trzeba się z nimi zgodzić, bo oni są tutaj, ja jestem tutaj. Nawet jak naprawdę nie mają racji, to i tak trzeba się z nimi zgodzić. Ja dobrze o tym wiem, bo jednak jestem w tej chwili w Nowym Jorku. Nam, zwykłym ludziom, wydaje się, że oni mają wszystko. No, fakt faktem, taka jest, można powiedzieć, że prawda jednak. W tym swoim obrzydliwie wręcz bogatym życiu nie wydadzą oni naprawdę tej całej kasy. Może by im się udało, ale jednak wątpię w to, naprawdę wątpię w to, że to jest jakokolwiek możliwe. A i tak starałem się dodać do swojego konta kolejne cyferki. Czyż to nie piękne? W jeden dzień potrafią zrobić więcej niż taki przeciętny człowiek w ciągu tygodnia. Niesamowite to jest, serio. To już koniec tego odcinka, naprawdę to już koniec. Nie może być dłuższy niż 15 minut. Mam nadzieję, że nie jest naprawdę. Ogólnie nie ukrywam tego. Naprawdę chciało mi się nagrywać ten film na YouTube, lecz z dnia na dzień coraz bardziej uświadamiam sobie, że nie ma na to czasu. Chociaż nie ma rzeczy, która by mi ten czas zabierała, prócz leżenia z telefonem w rękach. No ale na dobrą sprawę. Jestem tym żyjącym absurdem absurdu, więc nie ma co się mnie czepiać co do tego, bo z jednej strony niby nie nagrywam, ale jednak. Więc pilnujcie się z kolejnymi moimi odcinkami. Jeśli chcecie być na bieżąco, oczywiście możecie zasubskrybować, a co do twarzy, no to wszystko bym opowiedział w vlogu, ale go nie będzie, więc po prostu powiem, że te wszystkie syfy są przez zaryzone, bo myślałem, że to jest bardzo zdrowe picie, bo ma witaminę C na opakowaniu. No, ale okazało się, że nie bardzo, więc niestety mam to, co mam, ale biorę witaminki, więc już powoli mi znikają. Dzięki za oglądanie, naprawdę. Do następnego. Hej, cześć. Siema, bye. Musi ten film być na YouTube, dzisiaj musi. Dobra, bye.